Marynarzy, którzy odkrywali odległe lądy w XV i XVI wieku, nie dziesiątkowali potwory morskie bądź piraci, ale szkorbut. Dopiero słynny żeglarz brytyjski James Cook zabrał ze sobą na okręt cytryny, kapustę i kazał swoim marynarzom zjadać te prozdrowotne substancje. Od tego czasu Zarządzeniem admiralicji brytyjskiej każdemu marynarzowi, który wyruszał w dalekie podróże, kazano podawać szklankę soku z cytryny raz dziennie. Tajemnice tej substancji odkryto dopiero na początku XX wieku, kiedy naukowcy, dwóch naukowców, odkryli witaminę C, bo w tym soku znajdowała się właśnie witamina C. Jaką rolę pełni witamina C w naszym organizmie? Ona no, pełni bardzo dużo różnych ról. Przede wszystkim to jest silny antyoksydant, który działa w fazie wodnej, a więc e, e, można powiedzieć, że wymiata wolne rodniki, e, które powstają w czasie procesów metabolicznych. E, e, również regeneruje witaminę E. To są takie dwa antyoksydanty, które zabezpieczają nam równowagę oksydacyjno-redukcyjną w organizmie, bo jeden działa w fazie tłuszczowej, a drugi w fazie wodnej. Natomiast witamina C ma, ma szereg różnych funkcji poza tą funkcją antyoksydanta. Między innymi uczestniczy w syntezie kolagenu. To jest bardzo ważna jej funkcja, dlatego że no wiadomo, kolagen to jest i przyspieszone gojenie się ran i uroda. Ona również jest potrzebna dla układu odpornościowego, bo wiadomo, że bez odpowiedniej podaży witaminy C człowiek ma mniejszą odporność, szybko się przeziębia, tra traci odporność w tym sensie, że łapie infekcje bakteryjną wirus ma szereg ważnych funkcji, i dlatego jest e, nam absolutnie potrzebna. Ten kolagen to właśnie ta, 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 ta spój, spoistość. E, nasz organizm jest spięty, spojony kolagenem, i brak tego kolagenu sprawia, że my się w cudzysłowie rozpadamy. Stąd też. E, ten gnilec, czyli szkorbut u marynarzy w wieku, w wiekach średnich, którzy żeglowali. Stąd to wynika. Jakie jest zapotrzebowanie, ile nie potrzebujemy tej witaminy C, aby, aby dobrze funkcjonować? To jest właśnie trudne do ustalenia, a jednocześnie bardzo ciekawe. Mianowicie uznano, że te 60-70 mg dziennie witaminy C zabezpiecza przed szkorbutem. Ta dawka to jest taka obliczona, że mniej więcej to jest typowa waga kobiety i mężczyzny, ale tak naprawdę ta dawka powinna być proporcjonalna do masy ciała. Więc wysoki, rosły mężczyzna, który waży 90 do 100 kg, potrzebuje oczywiście proporcjonalnie tyle samo witaminy C, a więc więcej niż w podręcznikach. Dieta śródziemnomorska oraz taka polecana dieta 5D, czyli 5 razy dziennie warzywa i owoce, dostarcza 200, 50 mg, ale znacznie większe dawki potrzebne są np. dla kobiet w ciąży i karmiących oraz dla ludzi bardzo intensywnie pracujących, np. dla sportowców. Równocześnie osoby żyjące w stresie. Potrzebują tej witaminy znacznie więcej. Ja bym to określiła na minimum 500 mg dziennie. Warto powiedzieć, że e, jeśli chodzi o witaminę C, a tak samo wiele innych składników mikro, e, odżywy, takich e, no, witamin, składników mineralnych, e, działa tak zwana krzywa U, czyli e, zależność od ryzyka, od dawki. Za mało niedobrze, ale za dużo też niedobrze. A więc ile optymalnie? No więc to właśnie zależy od intensywności życia, od stanu zdrowia no, tak. i wielu innych tak. czynników. W przypadku witaminy C mamy dość ciekawą sytuację. Bo tutaj możemy do pewnych wniosków dojść na podstawie obserwacji zwierząt, bo trzeba wam wiedzieć, że niektóre zwierzęta produkują witaminę C. To nie jest tak, że ona zawsze, u wszystkich, musi być dostarczana z zewnątrz. Część zwierząt produkuje witaminę C. I proszę sobie wyobrazić, że królik, który jest poddany dużemu stresowi, produkuje tej witaminy C dwudziestokrotnie więcej niż mają w sytuacji zupełnego spokoju. Czyli organizm potrzebuje takich dawek. Może być tak, być może tak jest, tak twierdzą niektórzy naukowcy, że witamina, zapotrzebowanie na witaminę C jest zależne od tego w jakiej sytuacji się znajdujemy. W stanie choroby, w stanie stresu może być duże zapotrzebowanie, a w stanie spokoju mniejsze. W dość dobrym i tak Przyjęli niektórzy naukowcy za Minusem Paulingiem, znanym noblistą, dwukrotnym noblistą, że jest coś, co się nazywa próg biegunkowy. Jeżeli spożywanie witaminy C powoduje biegunkę, to znaczy się, że w tej sytuacji, w tym momencie ta ilość jest za duża. I okazuje się, że czasami ta sama, ten sam człowiek i raz ten próg biegunkowy to są 2 gramy, a raz nawet 5 gramów czy 6 g nie jest progiem biegunkowym. Linus Pauling to wielka postać medycyny i, i wszyscy go znamy. On spożywał, on wyszedł o pod poziomu dwóch gramów, prawda, o dwóch gramów wyszedł, a był taki moment w jego życiu, że spożywał tej witaminy C nawet Kilkanaście gramów na dobę. Zresztą, podobną, podobną rozmowę miałem z profesorem Ożarowskim, luminarzem polskiego dzieło lecznictwa. Profesor zażywał zawsze dwa gramy witaminy C. Ja się go spytałem pewnego razu, panie profesorze, no pan te dwa gramy witaminy codziennie zażywa. A on mówi: O kolego, teraz już trzy. A dlaczego trzy? No bo jestem starszy. <grych> tak więc, no no więc, to też. No właśnie, to warto przytoczyć opowieść mojego doktoranta, który był w Stanach na wykładzie Paulinga. Otóż Pauling w czasie wykładu wyjął z butonierki dwie probóweczki. W jednej, w jednej było drobinkę witaminy C. On powiedział, proszę Państwa, to jest rekomendowana dawka 60 mg a w drugiej probówce było pełno białego proszku, czyli witaminy C. I powiedziała, to jest dawka, którą ja przyjmuję codziennie. I to było chyba 10 gramów wtedy. Warto powiedzieć, że on dożył sędziwego wieku, mimo nowotworu. Nawet uważał, że, że właśnie chyba dzięki temu, że się suplementował dużą dawką witaminy C, tą, no to właśnie, no to właśnie tego nowotwór, ten nowotwór nie mógł go, nie mógł go prawda, pokonać. Jest takie pytanie i są takie zastanowienia, Zastanawiają się niektórzy ludzie, czy jest różnica między witaminą C syntetyczną i naturalną? Czy jest różnica w budowie chemicznej, którą warto spożywać? Nie ma żadnej różnicy pomiędzy syntetyczną i naturalną. To jest ten sam związek kwas-L-askorbinowy. Po prostu e, syntetyczna witamina też jest syntetyzowana w taki sposób, że to jest właściwie taki proces e, biotechnologiczny, i on daje dokładnie ten sam izomer witaminy C, który jest e, w, w roślinach. Natomiast, e, oczywiście, że jest różnica w przyswajalności, dlaczego? Dlatego, że w wielu roślinach witamina C występuje w połączeniu z glukozą. To są takie specjalne połączenia, które dość szybko się rozkładają przy wyższej temperaturze, ale w roślinach można je spotkać. No i w związku z tym, jak jemy surowe owoce i warzywa, no to jest łatwiej przyswajalny, bo organizm zawsze lepiej przyswaja to, co przez te tysiące lat ewolucji nauczył się przyswajać. Poza tym warto zauważyć, że w roślinach jest. Bardzo dużo innych substancji. Są to flawonoidy, na przykład, które chronią witaminę C przed rozkładem. I to też bardzo ładnie widać. Jeśli robi się krzywe, krzywą trwałości takiego naturalnego preparatu, to się okazuje, że jeśli to jest roztwór o identycznym stężeniu w wodzie, to ona się rozkłada szybciej. Ale jeśli to jest sok owocowy, to znacznie dłużej zachowany jest ten kwas laskorbinowy. Także zawsze polecamy. Naturalne preparaty, tylko w czym polega, na czym polega problem? Jeśli mamy rzeczywiście duże zapotrzebowanie, to tego soku musielibyśmy wypić bardzo dużo. Po prostu stężenie witaminy C w naturalnych produktach nie jest tak wysokie, zwłaszcza jeśli to ma być sok pasteryzowany to przecież w trakcie procesu przeróbki konserwacji ta wina, witamina C się rozkłada. Dlatego też warto suplementować witaminę C suplementami diety, które ją zawierają. Ale właśnie jak to, jak tutaj to zmienić, bo przecież wiemy i tu pani Profesor potwierdza to, że naturalna postać witaminy to naturalne źródło jest dobre, ale nie jest wystarczająco skoncentrowane. Tak. I być może, być może właśnie, być może dobrym rozwiązaniem byłoby stosowanie witaminy C w w postaci naturalnych ekstraktów, które, do których dodawane jest ta w cudzysłowie syntetyczna, a w zasadzie, jak pani powiedziała, naturalna witamina C, bo w procesie biotechnologicznym stworzona. I taka, taki produkt, nazwijmy to fachowym językiem, fortyfikowany, czyli wzmocniony dodatkiem witaminy C syntetycznej. Mógłby być czymś idealnym, dlatego że ekstrakty z róży, aceroli, biskusa, plus na przykład witamina C syntetyczna sprawia, że mógłby to być bardzo dobry i dostarczający właściwych, dużych, czasami dużych, bo takie zapotrzebowanie jest, ilości witaminy C. To jest apel do producentów żywności, aby skorzystali z tego i rzeczywiście wzbogacali soki owocowe, witaminę C, e, takie produkty, noszą nazwę żywności funkcjonalnej. To jest bardzo zdrowy produkt, który ma dodatkowe funkcje właśnie dlatego, że dostarcza nam większej ilości witaminy C i no, bardzo byśmy tego typu produkty polecali. Ale ja chciałabym jeszcze wspomnieć o tym, kiedy ważne są bardzo duże dawki, większe właśnie niż te polecane normalnie powiedzmy między 250 a 500, prawda? Otóż lekarze stwierdzili, że podanie większych dawek, paru gramów witaminy do dożylnie oczywiście bo wtedy żeby nie podrażniać żołądka podaje się do dożylnie bardzo dobrze bardzo korzystnie wpływa na proces gojenia się ran po operacji więc na przykład jeśli jest operacja bypassów Korzystają z tego kliniki niemieckie, podając przed zabiegiem, przed operacją dożylnie te, te, na przykład 7 gramów witaminy C, a potem stwierdzają, że wyjście z kliniki jest znacznie przyspieszone, bo te rany gonią, goją się szybciej. Hmm, czyli wiem, czyli że. kolagen. Tak, tak, kolagen, oczywiście. Wiem, że podobne podawanie witami, podobnych dawek witaminy C do doskonale robi w okresie na przykład takich nasilonych zachorowań na grypę. To działa troszkę profilaktycznie, ale również po ciężkiej grypie, po infekcji, człowiek szybko dochodzi do normy, jeśli ma odpowiednio dużo, jeśli ma organizm wysycony witaminą C. Warto zwrócić uwagę, że witamina C jest bardzo potrzebna przy wszystkich procesach zapalnych. A więc ludzie, którzy mają problemy z alergią, z astmą, powinni spożywać tej witaminy C więcej. Podobnie jest właśnie przy stanach zapalnych wywołanych tym RZS-em, czyli reumatycznym, z powodów reumatyzmu. Prawda? Chciałam jeszcze wyraźnie powiedzieć, że większe zapotrzebowanie na witaminę C mają diabetycy. Oni powinni przynajmniej 30% więcej mieć witaminy C niż ludzie o normalnym poziomie cukru. Tak dobrze Więc że pani... o tym powinni tak. poinformować pacjentów lekarze. Tak dobrze, że pani po wspomniała o tym, że kwas askorbinowy to jednak kwas i warto może jednak zastanowić się nad tym, czy nie stosować soli sodowej tego kwasu, czyli askorbinianu sodu, który. Zasód jest zasadą silną, kwas askrobinowy z kwasem słabym, i to powoduje, że pH takiego, takiego produktu ma, ma w zasadzie około 7, czyli neutralne. Czyli mamy witaminę C, której historia stosowania sięga XV wieku. Stosowano ją po to, żeby kolagen u pływających na morzach marynarzy nie ulegał degradacji i nie rozpadał się. I teraz. W końcu już historii w XXI wieku lekarze, kardiochirurdzy stosują po to samo witaminę C dożylnie w klinikach niemieckich, żeby ona wzmocniła tenże kolagen, który jest składnikiem naczyń krwionośnym, żeby lepiej przebiegała operacja. Jak ta historia lubi się bardzo łatwo spajać. Kliknij w poniższy obrazek, aby dowiedzieć się więcej na temat suplementacji diety, jaką zaleca Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza.